Ponad 50 delegacji, około 200 ocalałych więźniów z nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Dziś oczy całego świata były zwrócone na Oświęcim, gdzie odbyły się obchody 75. rocznicy wyzwolenia Auschwitz. Podczas części oficjalnej głosy zabrali prezydent Andrzej Duda oraz byli więźniowie niemieckiego obozu. Później delegacje z całego świata przeszły pod międzynarodowy pomnik ofiar obozu, gdzie zapalono symboliczne znicze. Już wczoraj z dziennikarzami spotkali się ostatni żyjący więźniowie, którzy dzielili się swoimi wspomnieniami. To Stefania Wiernik, jedna z osób, które urodziły się w nazistowskim obozie zagłady Auschwitz, ale tam nie była Stefanią Wiernik, a numerem 89136. O tym, co przeszła w obozie, opowiedziała jej matka. Brali mnie, doktor Mengele przychodził swoją asystą i zabierał mnie na badanie pseudomedyczne. Brali mnie na badanie systematycznie. Mówi tak, że jak przychodzili, to wszyscy to mnie zabierali gdzieś. Co oni robili ze mną, to nikt nie wie, bo wiadomo, że nie było wiadomo. Tylko z tym, że ja bardzo później płakałam, bardzo wrzeszczałam. Po 75 latach od wyzwolenia Auschwitz byli więźniowie po raz kolejny dawali świadectwo tego, co działo się w obozie. Według różnych źródeł w Auschwitz i pobliskim Birkenau, czyli Brzezińce, zginęło nawet 1,5 miliona osób. Niektórzy zostali zamordowani przez nazistów, inni umarli z głodu, zimna lub wycieńczenia. Do Auschwitz trafiali pociągami. Podjazd z pociągu, tabliczka z napisem Auschwitz. Mój tato wtedy chwycił się za głowę i uderzając głową o ścianę wagonu, wołał: Boże, gdzie nas przywieźli? Jak tylko wyszłam z wagonu i poczułam zapach krematorium, bo palenie ciał tak samo było, pachniało w Auschwitz, jak i w Treblince. Ja już znałam ten zapach z Treblinki, że to są zapach palonych ludzi, niektórych żywcem. I jak wyszłam i poczułam ten zapach, to już znowu pomyślałam, że w wagonie nie umarłam, ale prawdopodobnie umrę w krematorium. Z roku na rok naocznych świadków niemieckich zbrodni w Oświęcimiu ubywa. Przybywa za to tych, którzy chcą poznać ich historię. W 2019 roku Muzeum Auschwitz odwiedziło rekordowe 2 miliony 320 tysięcy osób. Dziś już wspomina to z uśmiechem na twarzy, ale jeszcze kilka miesięcy temu walczył o życie. Rafał we wrześniu ubiegłego roku przeszedł przeszczep płuc i wątroby. Szczerze mówiąc, przez pierwsze 2 tygodnie to bałem się każdego telefonu. Potem o tym zapomniałem, poczekałem 9 miesięcy i w momencie, gdy dostałem, to bardzo duży strach mnie ogarnął. Jak się później okazało, zupełnie niepotrzebnie. Dziś Rafał czuje się dobrze i myśli o rozpoczęciu studiów, bo transplantacja to dla wielu szansa na w miarę normalne życie, bądź życie w ogóle. Dziś przypominano o tym w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, przy okazji przypadającego 26 stycznia Światowego Dnia Transplantologa. Myśmy mówili tutaj o problemach kadrowych, w pewnym sensie problemach finansowych. Myśmy mówili następnie o problemach z dawcą narządu, które się nie zwiększa i to robi się luka pokoleniowa, no i ciągle nie potrafimy zwiększyć tej liczby tych transplantacji. Lekarze podkreślają, że w wielu przypadkach, gdy leki nie pomagają, przeszczep jest ostatnią deską ratunku. W Zabrzu w 2019 roku przeszczepiono 70 serc i 36 płuc. To wynik podobny do tego z 2018 roku. Dlatego przy okazji własnego święta transplantolodzy nie tylko rozmawiali o osiągnięciach, ale i przypominali, że wciąż jest wiele do zrobienia. Podejście naszej społeczności, naszej lekarskiej, żeby jednak więcej zgłoszeń dawców było, żeby większa i lepsza opieka nad dawcami była, żebyśmy myśleli o tym, że ci zmarli potrafią uratować ludzkie życia. A potrzeba także sporej edukacji naszego społeczeństwa, młodych kadr lekarskich, tych zaawansowanych kadr lekarskich. Potrzeba mówić o tym, potrzeba uczyć się, potrzeba doszkalać się. Bo ta wiedza przeniesie się nie tylko na kolejne rekordy, ale przede wszystkim na kolejne uratowane życia. Na koniec grudnia 2019 roku w kolejce oczekujących na przeszczep narządów było w Polsce 1947 osób. To największa i najnowocześniejsza pracownia systemu wprowadzenia ruchu kolejowego w Polsce. Powstała na Wydziale Transportu i Inżynierii Lotniczej Politechniki Śląskiej. Dla studentów oznacza to przeskok z teorii do praktyki. Tutaj możemy w pełni zobaczyć, jak to funkcjonuje. Nie musimy wychodzić na tory kolejowe, gdzie niestety wszystkich sytuacji nie da się odwzorować, jakie są opisane w instrukcji. Tutaj pozwala nam to zasymulować wszelkiego rodzaju sytuacje, nawet nietuzinkowe. Studenci będą tu ćwiczyć zasady prowadzenia ruchu kolejowego, stosowanie się do sygnalizacji i obsługiwać urządzenia sterowania ruchem. Mogą też symulować i rozwiązywać sytuacje kryzysowe.
tak naprawdę ta makieta i ta pracownia to jest rzeczywista kolej. Wagony, tory, infrastruktura są w mniejszej skali, w skali modelarskiej. Natomiast wszystkie urządzenia wykonawcze i szczególnie urządzenia komputerowe sterowania ruchem kolejowym są takie jak w rzeczywistej kolei. Normalnie na szlaku nawet nie ma fizycznej możliwości, żeby ten pociąg odległy, nie wiem, o 30-50 kilometrów zobaczyć, co się z nim dzieje, zobaczyć, jak działa sterowanie, jak się zmienia sygnalizacja. Tutaj to wszystko mogą zobaczyć. To jest najbardziej efektywny sposób kształcenia. Przewoźnicy, jak Koleje Śląskie, na nowym urządzeniu mają skorzystać dwukrotnie. Zależy im na lepiej wykwalifikowanych pracownikach. Po drugie, z pracowni korzystać będą nie tylko studenci, ale także pracownicy kolei. Oprócz tego, że posiadamy własny ośrodek szkolenia, to również z miłą chęcią skorzystamy z takiej możliwości, bo tutaj jest bardziej zagadnienia ruchowe. Tu możemy symulować różnego rodzaju sytuacje takie nietypowe, ale w ruchu. Natomiast nasze pracownie w naszym ośrodku szkolenia są bardziej pod kątem trakcyjnym, czyli maszynista i wszyscy pracownicy związani bezpośrednio z prowadzeniem pociągów. Makieta będzie służyła kilkudziesięciu studentom różnych kierunków Politechniki Śląskiej. Polska dostanie 2 miliardy euro z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Pieniądze mają stanowić wsparcie dla regionów, w których realizacja celów nowej polityki klimatycznej spowoduje największe koszty społeczno-gospodarcze. Aktualnie przygotowujemy rekomendacje dla Polski. Polska będzie musiała przyjrzeć się kierunkom, wyselekcjonować je i stworzyć plan. Ten plan będzie specjalnie finansowany i będzie musiał być skierowany i uwzględniać takie elementy jak aspekty społeczne, by umożliwić znalezienie nowej pracy, stworzyć szansę. Pieniądze mają pomóc w osiągnięciu oczekiwanej przez Komisję Europejską neutralności klimatycznej Europy do 2050 roku. Polsce dodatkowe wsparcie bardzo się przyda, ale już słychać głosy, że to kropla w morzu potrzeb. Mówimy o transformacji, ale mówimy też o wyzwaniach regionów. Każdy region to inna specyfika i każdy region to inne potrzeby, więc chcielibyśmy też dowiedzieć się, jakie potrzeby tkwią w tych regionach, więc te plany transformacji energetycznej, które mają być przygotowane przez poszczególne regiony węglowe, myślę, że pokażą odpowiedź na to pytanie, w którym kierunku powinniśmy się rozwijać i jakie projekty strategiczne są potrzebne. Informacje o Funduszu Sprawiedliwej Transformacji zostały przedstawione w trakcie konferencji pod tytułem W kierunku zielonej gospodarki, która dziś rozpoczęła się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Zbiera piłki i chętnie coś człowiekowi przyniesie. Robot Hector trochę przypomina psa, choć na polecenia nie reaguje. Pokazuje to, że można zrobić dużo rzeczy, takie, które można gdzieś wykorzystać w przemyśle, a z takich rozwiązań domowych to no, może nam coś przywieźć, jak mu powiemy co. Ten robot potrafi napełnić szklankę. Mimo że robotyzacja to kierunek, od którego nie ma odwrotu, ludzie nie powinni się obawiać, że zostaną zastąpieni maszynami. Przynajmniej nie wszyscy. Nie wypiera, bo inni ludzie są potrzebni na przykład do programowania tych robotów, do obsługi stanowisk całych, w których te roboty pracują. Więc to nie jest tak, że ludzie nie będą mieli pracy, ponieważ roboty zastąpią ich całkowicie, tylko ktoś będzie musiał wcisnąć ten przycisk, ktoś będzie musiał to kontrolować i sprawdzać, czy wszystko działa dobrze. Te i wiele innych wynalazków można było zobaczyć podczas 4. Śląskiego Festiwalu Nauki w Katowicach. Na przykład ten stół anatomiczny to tak naprawdę duży tablet. Wykorzystywany jest na uczelni medycznej w zajęciach z anatomii. Prócz zadanych obrazów, które występują w tym stole, mamy możliwość też wczytywania obrazów z tomografii komputerowej, z rezonansu magnetycznego i pokazanie im zwizualizowanie patologii, które znajdują się w organizmie. Dzięki temu mają możliwość zapoznania się z daną jednostką chorobową. Znalazło się też coś z zakresu kryminalistyki. Daktyloskopia, czyli identyfikacja człowieka na podstawie linii papilarnych, które kształtują się już w 5. miesiącu życia płodowego. Pokazujemy tutaj techniki zabezpieczenia śladów na miejscu zdarzenia. Wykorzystujemy różne proszki, w zależności od tego, na jakiej powierzchni znajdziemy taki ślad linii papilarnych. Musimy dobrać odpowiednią metodę, żeby ostrożnie zabezpieczyć taki ślad. Jak mówią organizatorzy, to nie jest wydarzenie wyłącznie dla dzieci. Pamiętamy o tym, żeby przygotować program także dla rodziców, dla osób nieco starszych, po to, żeby pokazać, że nauka może być fascynująca w każdym wieku. W niedzielę w trakcie Dnia Rodzinnego Międzynarodowe Centrum Kongresowe odwiedziły 23 tysiące osób.